Kolejna tczewska podstawówka doczekała się bezpiecznego i kolorowego placu dla dzieci. Tym razem chodzi o sportową szkołę podstawową numer 2 z oddziałami integracyjnymi. Całe zadanie kosztowało około 170 tysięcy złotych. Połowę z tego otrzymaliśmy od wojewody, połowę płaci samorząd. Oczywiście taki plac zabaw musi być bezpieczny, one są adresowane do najmłodszych uczniów, a więc sześciolatków i klas 1-3. O tym, że placów zabaw potrzeba na terenie Tczewa jak najwięcej, przekonani są rodzice maluchów. Gdzie chodzi pani na plac zabaw? Nad Wisłę. Nad Wisłę? Tak. A takie bezpieczne place zabaw przystosowane typowo dla takich maluszków? No nie ma. Nie ma? Nie. Brakuje? Brakuje takich, tak, plac zabaw. A gdzie by pani zdaniem się przydał taki plac zabaw? No na pewno nie nad Wisłą, bo tam jest zimno, zawsze wieje. No. Nie wiem. Gdzie? W parku czy gdziekolwiek. Pani chodzi na plac zabaw z dzieckiem? Na Wisłę albo na Kanonkę. Tam są najfajniejsze place zabaw. Tak. Szczególnie nad Wisłą, tam dzieciaki uwielbiają. A gdzie by się przydał jakiś plac zabaw? No nie wiem, myślę, że tutaj gdzieś w okolicach Starego Miasta, bo tu jest tego tak mało. Ja mieszkam akurat na Dąbrowskiego i tam na Wąskiej, no jest gdzie? Tak nieciekawy. Tak, tam jest jedna bujawka, jedna piaskownica, więc sama pani rozumie. Dzieciaki po prostu nie mają się gdzie bawić. A słyszała pani o takim programie Radosna Szkoła i takich bezpiecznych placach, które powstają przy szkołach dla dzieci? Nie. A gdyby wskazać taki plac zabaw, który gdzieś w ramach takiej radosnej szkoły, typowy dla takich maluchów, wyjątkowo bezpieczny miał powstać, a one tylko mogą przy szkołach powstawać, to jaką by pani szkołę powiedziała? Wie pani co, no ciężko mi teraz określić, bo akurat mam dwoje dzieci, każde chodzi do innej szkoły, więc no tutaj akurat na Starym Mieście córka chodzi do szkoły numer 5. Tam też właśnie miał być plac zabaw, z tego co się orientuję. I przydałby się. No myślę, że tak, bo tam jest dosyć dużo tych dzieciaków, jest oddział przedszkolny, więc wie pani, są dzieci 5-letnie, 6-letnie. Idzie pani z małym brzdącem na spacer? Tak, córeczka, 2-latka, ma na imię Bianeczka, drugą ma w domu, ma 8 lat skończone, ma na imię Roxana. A gdzie z nimi pani wypoczywa, taki aktywny wypoczynek na placach zabaw? Przede wszystkim tutaj ten duży plac zabaw koło basenu jest na Wojska Polskiego, tak zwana Kanonka, tam jest dużo rozrywek dla dzieci, różnego typu huśtawki, bujawki, zjeżdżalnie, także tam jest, wydaje mi się, nie że najbliżej, bo ja bardzo blisko mieszkam, to jeszcze dosyć bezpiecznie i fajnie. A słyszała pani o takim programie Bezpieczna Szkoła, czyli taki program budowy placów specjalnych dla takich maluchów przy szkołach? Nie słyszałam. A gdyby taki specjalny plac przystosowany do upadków między innymi, on jest specjalnie wyściełany różnymi materiałami, miał powstać gdzieś w okolicy, to przy jakiej szkole pani zdaniem powinien powstać? No, przy jakiej szkole? Praktycznie dla takich maluchów to przy każdej szkole by się przydało, wiadomo, tak? Urzędnicy mają nadzieję, że uda się zbudować kolejne place zabaw, przyjazne nawet najmniejszym użytkownikom. W ciągu 3 lat co roku jeden taki plac jest tworzony. No oczywiście zależy to od środków w budżecie miasta i od tego, czy program Radosna Szkoła zostanie utrzymany. Nie pierwsza tego typu inwestycja w Tczewie. Place zabaw w ramach programu Radosna Szkoła znajdują się już przy Szkole Podstawowej nr 10 i 12.